Cześć, dzień dobry, witam się z wami w krótkich włosach. Obcięłam włosy. Kto śledzi mój Instagram Klateks, ten wie. Tutaj macie zdjęcie z świeżo po metamorfozy. Bardzo fajnie czuję się w krótkich włosach. Dzisiaj zapraszam was na vloga takiego cozy, jesiennego. Mam taki dzień biurowy, trochę spraw na mieście, więc właśnie podjechałam pod Lidl i lecę po składniki na pyszną jesienną herbatę. Jestem już w domu, składniki kupione, tych, których nie miałam, goździki, miód mam, także wszystko na herbatę jest. Przyjechałam, wziąłam sobie szybko catering i jadę po Barego, ponieważ ma dzisiaj fryzjera. Będę jechała z mamą, ponieważ Barry jest ogólnie takim psem, który jest ogólnie bardzo grzeczny, ale jeśli chodzi o jazdę samochodem, to trochę wariuje, więc zawsze, jeżeli gdzieś się z nim jedzie, do weterynarza, do fryzjera czy gdziekolwiek, to muszą jechać dwie osoby. Jedna do trzymania, a druga jako kierowca. Więc jadę właśnie do rodziców, po psa i po najprawdopodobniej mamę. No i jedziemy we dwie do fryzjera. I pewnie wstąpimy do jakiegoś sklepu, jak będziemy na niego czekać, więc... See you soon. Jadę już na nową windą i w ogóle tą kamizelkę, którą widzicie, mam z Reserved i uwielbiam, śmigam. Idealna na teraz, na taki, wiecie, sezon przejściowy. W ręce torby na zakupy. Zawsze trzymam w bagażniku w samochodzie. Dzięki temu nie zapominam i zabierać ze sobą, jak jadę na zakupy, tylko po prostu zaglądam do bagażnika przed wyjściem. Idę już po Barego. Teraz zobaczycie go strzyżonego. Już był taki zarośnięty, że to była najwyższa pora. No zobaczcie, Baruś! Ale jesteś piękny, chodź. Piękny. Czekając na psa, wyszłyśmy z mamą do Pepco i do Teddy. I w Pepco kupiłam fajne kubki na zimową herbatę. Pokażę wam je, jak dojadę do domu, ale po drodze do domu jeszcze jadę na chwilę do centrum handlowego oddać spodnie. Kacrowi kupiłam ostatnio w H&M-ie, ale są za duże, więc lecę je oddać albo wymienić. Jeśli będą mniejsze, no i jak dojadę do domu, to od razu pokazuję wam te kubki. Kupiłam 4 sztuki. No, dobra, więcej o nich nie gadam, pokażę wam już je fizycznie. Weszłam teraz jeszcze szybko do Auchan zobaczyć, czy są jakieś fajne dynie, żeby postawić w mieszkaniu i mieć taki jesienny akcent. Ale widzę, że wybór jest naprawdę mały. To wszystko, co mają. Zrezygnowałam z dyni, bo tak jak mówię, wybór był strasznie kiepski, wszystkie poobijane. Nie wiem, gdzie ja mogłabym kupić dynie fajne, czy na targu może? Jutro jest środa, jutro jest chyba targ w Dąbrowie, to może na targu kupię, nie wiem. Wczoraj wyszedł zestaw maty w McDonaldzie. Jak wiecie, ja jestem mało McDonaldowa, jeśli chodzi o jedzenie, jeśli chodzi o burgery, frytki, ja tak nie bardzo. Napoje jak najbardziej, szejki, lody, deserki, różnego rodzaju, kawy jak najbardziej, McDonald's super. No i widziałam właśnie, że w zeszłym tygodniu w McDonaldzie pojawił się deser o smaku Twixa i McFlurry o smaku Twixa i to takie lodowe marzenie. No i tak, kurde, za mną chodzi już trzeci dzień i może pojedziemy dzisiaj zrobić teścik. No, chyba tak zrobimy. Jestem po obiedzie, to mogę coś takiego sobie podjeść, myślę. Stoję już w kolejce, kolejka jest niesamowita, jest godzina 16, chyba wszyscy stoją po obiad, albo też tak jak ja, po jakiś deserek, jakieś lody. Wezmę chyba McFlurry, teraz tu już widzę z daleka tą tablicę menu i chyba wezmę McFlurry Twix. Tak, chyba właśnie tak. Piękna, złota jesień, słońce wali w twarz, jak nie wiem. Idealnie tak stoję akurat pod słońce. Wszystkie te daszki samochodowe sobie otworzyłam, ale i tak mi nic to nie daje, ale nie narzekam. Zupełnie nie narzekam, taka jesień może być, kocham taki widok i najchętniej dzisiaj poszłabym sobie na taki jesienny spacer do parku, ale nie mam na to czasu. Nie mam na to czasu, bo teraz zjem tego lodzika. Ale teraz zjem tego lodzika i jadę do biura. Robię charakteryzację halloweenową. No i na wieczór też mam plany pracujące, więc dzisiaj nic się nie uda. Jutro też ma być dość ciepły, ładny dzień. Ma być prawie 20 stopni, więc może jutro. Who knows? Mam nadzieję, że się uda. Teraz tu widzę, co jest. Jest jakiś shake Twix, McFlurry Twix i lody Twix. I Twix latte cafe. Kurde, to latte cafe też brzmi fajnie. Nie, ale biorę chyba klasyczne McFlurry. Najbardziej będzie smak, czuć smak takiego Twixa. Moja kolej, podjeżdżamy. Zamówione! Czekamy.
czekamy teraz. Wyprawa do Maca po McFlurry, 30 minut później. Dokładnie 30 minut temu wymyśliłam to, że jadę do Maca, wsiadłam w samochód spod galerii i przyjechałam tutaj. Trudno. Dobra, nareszcie moja kolej podjechania do okienka. Dzień dobry. Ktoś ma dla mnie McFlurry? Tak, pani robi, pani robi. Nalewa jeszcze polewy i będzie miksowała pewnie. Dobra, dziękuję. Proszę. Mamy to. Czas na wielki test. Jak to wygląda w środku? Tak to wygląda w środku. Są takie kawałki czekoladki, kawałeczki ciasteczek i kawałeczki chyba karamelu. Dobra. Dobra. Ten karmel taki cieplutki, świeżo. Pani go nalała rozgrzanym. Wymieszam sobie porządnie. Dobra. Jedyny minus. Nie wiem czemu, chyba dawno nie jadłam w Macu, ale kiedyś łyżki były plastikowe. Ja mam takie coś, że mam tak jakby takie obrzydzenie, taką fobię, dotykając drewna takiego surowego, niepomalowanego. I ustami mam to samo, więc jem tak, wiecie, bardziej zębami. Bo nie lubię właśnie takiego drewna w dotyku. Ale spoko. Ostatnio widziałam na YouTubie same negatywne opinie, na YouTubie i na TikToku negatywne opinie o maczy, od Maty, że strasznie słaba. O burgerze każdy miał inną opinię z tego, co widziałam. No ale o tym mogę śmiało powiedzieć, że jest dobre. Git, daję okejkę. Z powrotem w samochodzie już po pracy. Jest godzina 20:15. Skończyłam robić charakteryzację halloweenową w studiu. Zmyłam się, jestem. Tutaj macie tą charakteryzację, którą stworzyłam. Zdjęcie na Instagram, jak wam się podoba i jeszcze nie widzieliście, to koniecznie wpadnijcie, zostawcie serduszko. No a ja wracam do domu i tylko po prostu przez cały dzień marzę o tej herbacie, na którą rano kupiłam składniki, więc biegniemy ją robić. Rozpakowałam z papieru kubeczki, woda mi się w tle gotuje na herbatkę już. Tak właśnie wyglądają, chyba wam mówiłam już, że są z Pepco. Sztuka kosztowała 15 zł, czyli zapłaciłam za 4 sztuki 60 zł. Nie jakoś super tanio, ale są bardzo ładne i to są niby te kubki, które trzymają temperaturę. Przez to, że jakby wiecie, mają tą podwójną... podwójne szkło, a w środku tam się zbiera powietrze, gromadzi. Podobno lepiej trzymają ciepełko. No zobaczymy, myję sobie je i w jednym już dzisiaj będzie testowana herbatka. W tej fryzurce jak ufoludek, albo jak jakiś teletubiś. Miód dodałam na samym końcu i tak zwykle robię. Jak trochę mi herbata przestygnie, dolewam chłodnej wody i dopiero wtedy daję miód, bo podobno jak wkłada się go do wrzątku, to traci wszystkie właściwości. Więc testujemy. Ale mi się chciało takiej herbatki pyszne. Dzisiaj chciałam taką klasyczną, ale zwykle jeszcze dodlewam sobie jakiegoś soku z malin albo z aronii, akurat w tym roku moja mama robiła, więc na kolejny raz na pewno będę dolewała sobie troszkę smaku, ale chciałam sprawdzić, jak to herbata nowa, którą kupiłam. No i pycha. Wczoraj po herbatce mnie zmiotło, więc witam się z wami drugiego dnia rano. Właśnie robiłam sobie pielęgnację, nałożyłam sobie teraz maseczkę, którą muszę zmyć. Oczywiście przy pomocy setu pielęgnacyjnego Wowco. Jeśli jeszcze nie macie go, to koniecznie wpadajcie na stronę. Jest dostępny na stronie Wowco, jak i na stronie Flowy, na drogerii, więc możecie zrobić zakupy bezpośrednio właśnie na Wowco, na stronie marki, albo przy okazji robienia zakupów kosmetycznych na drogerii dorzucić sobie set pielęgnacyjny, który jest super prezentacyjny. Pielęgnacyjnymi bardzo się opłaca. Będę używać teraz myki. Myka jest idealna do ściągania z budzi pianek, żelów myjących, bądź do ściągania maseczek. To jest najlepsze. Nie brudzimy sobie palców, nie wchodzi nam maseczka pod paznokcie, tylko po prostu myką ściągamy. Zwilżam ją ciepłą wodą i zmywamy.
Ręce wkładamy do tych otworków i zmywamy. To jest taka wygoda. Dobra, ściągam to, nakładam krem i ogarniam się do pracy. Przed momentem miałam jeszcze angielski, bo ja przecież, że trochę się wybiłam z rytmu, zapomniałam o tym angielskim. Zajęłam się rano ogarnianiem, zbieraniem do pracy i całe szczęście, że mój speaker Kuba, z którym właśnie mam angielski, mi przypomniał na Skype'ie, że za chwilę się widzimy, bo bym wyszła z domu i nie miałabym jak odbyć angielskiego. Ale uczę się obecnie ze szkołą English Rules i powiem wam, że jestem na maksa zadowolona. Zamykam kompa i biegnę do pracy. Jestem już w biurze i dzisiaj zwłaszcza bardzo doceniam to, że mamy takie wygodne fotele i biurka w biurze. Boli mnie dzisiaj tragicznie głowa, mam ultramigrenę, jutro mają być deszcze, wiatry i ja podejrzewam, że to przeczuwam. Jak zwykle Klaudia meteopatka, zawsze mam takie problemy przed takimi zmianami pogody. Także mogę sobie tutaj, wiecie, na tym fotelu opuścić niżej fotel, dać bardziej do tyłu tą część oparcia i po prostu pracować w takim, wiecie, komforcie i wygodzie, bo te fotele są naprawdę bardzo, bardzo wygodne, zdrowe dla kręgosłupa, dlatego postawiliśmy właśnie na markę Diablo w biurze. Mój fotel, jak i fotel Natalii i Kacpra, w jego części biura wszystkie są właśnie z Diablo Chairs. Tak to się u nas prezentuje, tu właśnie siedzę ja, tu siedzi Natalia, siedzimy sobie naprzeciwko. Ogólnie te biurka i krzesła Diablo Chairs są popularne ogólnie w całej Europie. I tak to się prezentuje, naprawdę. Łączymy wygodę z zdrowiem, jak szukacie wygodnych krzeseł, biurek, to koniecznie wpadajcie na stronę Diablo Chairs. Zwrócę wam jeszcze uwagę na to, że właśnie tutaj jak się opieramy, to nie opieramy się na taką, wiecie, pustą przestrzeń, tylko mamy jeszcze idealnie pod lędźwia poduszeczkę wypukłą, no a pod kark na szyję kolejną milusią poduszeczkę. Rewelacja. Usadowiłam się najwygodniej, jak się tylko dało. Zaczynam pracę, a z wami się żegnam. Dziękuję za oglądanie tego vloga i widzimy się w następnym za tydzień. Pa!